robisz w łóżku? Dawno nie widziałam Cię w takiej złej formie. Oj, nie przesadzaj, raz nie zawsze. Okej, idę do dzieciaków, ale Barbie, wstań proszę, przecież nie będziesz do południa siedziała w łóżku. Zaraz Chelsea przyjdzie, musicie na nią chwilę poczekać, zrobiłam Wam lemoniadę. Jest tutaj, dla każdego po jednym, weźcie sobie, a ja idę do Barbie. Lemoniada! Dziewczyny, idziemy się napić? To ostatni ten gapa! Chyba każde z nas to gapa. Nie możemy sięgnąć tej lemoniady. Co teraz? Masz jakiś pomysł? Może wejdziemy na krzesło i jakoś sięgniemy. To bardzo dobry pomysł. Poczekaj. O, teraz jest okej. No nie, znowu nie sięgam. Ten stół jest za szeroki. Spróbujmy z drugiej strony. Barbie, przecież Cię prosiłam. Nie możesz cały dzień tutaj siedzieć. No ale zobacz, ja wcale nie jestem w piżamie. Jakoś tak po prostu ubrałam się, a potem zrobiłam się bardzo... śpiąc. Niam, niam, niam. Barbie, przecież zasypiałyśmy równo. Spałyśmy 8 godzin. Ile można? Wstawaj. Nie dam Ci spać. Budzimy się. Barbie, no chodź. No daj mi jeszcze 3 minuty. Cześć, ale śpiący dzień. Co słychać? Ledwo się wyrwałam z łóżka. O, ale widzę, że nie ja jedna. Barbie, wstawaj. Nie możemy leżeć do południa. Co będziesz potem robiła? Jaki śpiący dzień. Dzień jak co dzień, Barbie. Wstawaj. To było tak wyczerpujące, że na 2 łyki wypiłem tą lemoniadę. Ciociu Skipper. Ciociu Skipper. No nie, Chelsea nadal nie ma? Wydawało mi się, że jest tak cicho, że już dawno poszliście. No właśnie, gdzie jest Chelsea? No, czekamy i czekamy. I wypiliśmy całą lemoniadę, możemy jeszcze? Zaraz po nią pójdę, a lemoniadę macie na stole, zaraz wracam. O nie, na stole? Na mnie nie patrzcie, jeżeli jest na stole, to mi się odechciało. No co ta Chelsea wyprawia, żebym musiała iść po nią na samą górę? No brawo Barbie, wreszcie wstałaś. Mi też było ciężko, ale trzeba, dzień przed nami. Przepraszam, że pytam Barbie, ale czy Ty ostatnio trochę nie przytyłaś? Zaokrąglił Ci się brzuszek. Cześć laski. O, cześć. Barbie gotowa, zaraz zaczynamy trening. O, świetnie! Trening to będzie chyba idealne rozpoczęcie dnia. Ale mi się chce spać, może przełożymy to na inny dzień? Nie, nie, nie. Nie ma opcji. Jesteś przebrana, idziemy! No dobra, zostawiam koc i lecę. Widzimy się na dworzu. To ja też już pójdę. Miłego gimnastykowania! Chociaż ten koc tak ładnie wygląda. Może chociaż na 5 minut. O, ale Barbie chrapie. Dziewczyny, chłopacy. O nie, Barbie. Barbie, wstawaj. No co jest? No wstawaj. A Ty co, znowu się przebierasz? Barbie? Barbie, chodź! Obiecuję, że zrobimy bardzo delikatną rozgrzewkę. Akurat zrobię tak, żebyś się trochę rozbudziła. Ale teraz idziemy razem. No chodź! Okej, okej. No już idę. Chelsea zaraz przyjdzie. W sumie to już powinna schodzić. Nie mogłaś się zdecydować, jaką spódniczkę ubrać. Pół godziny już tak sterczała przed szafą. O, idzie!
Idę, sorry! Co? Nie siedźcie tak! Wychodzimy! Idziemy się bawić! A ja już się zmęczyłam. Ja też. Ta lemoniada mnie wykończyła. No chodźcie już! Już idziemy, poczekaj! No to raz, dwa, trzy. Barbie, ruszaj się! Przecież to jest proste ćwiczenie. Ale Kate, ja już nie mogę. To są za ciężkie ćwiczenia dla mnie. Zresztą chce mi się spać, boli mnie brzuch. O, cześć Barbie! Ale jesteś spocona. Kończycie już ćwiczenia? Chcieliśmy się bawić. A wyglądasz, jakbyś była już po. Faktycznie, to dopiero rozgrzewka, a wyglądasz, jakbyś była już po całej serii ćwiczeń. Barbie, co się dzieje? Co ma się dziać? Nic się nie dzieje. Po prostu mam śpiący dzień. No dobra, skończmy na dzisiaj. Niech dzieciaki się pobawią, a Ty pewnie będziesz jutro w lepszej formie. Wyśpij się, zjedz coś dobrego, jakieś owocki. No i do zobaczenia jutro. O! Już po ćwiczeniach, ale nie mogłam się tego doczekać. Super, idę spać. O, Katie, co ty tu robisz? Tak dobrze, że cię widzę. Właśnie skończyłam z nią ćwiczenia, szybciej niż zwykle. Czy aby na pewno z Barbie wszystko w porządku? Myślę, że tak, ale może wyślę ją do lekarza? Dzięki, że mi powiedziałaś, pa! Halo, Lila? Cześć, słuchaj, mam prośbę. Pójdziesz z Barbie do lekarza? Mnie nie posłucha, ale ciebie pewnie tak. Coś dziwnego się z nią dzieje. No, dzięki. No i załatwione. Nadal nie wiem, czemu mnie tu zabrałaś. Czuję się dobrze. Przecież każdy może mieć słabszy dzień. Lepiej mi powiedz, czemu pani doktor chciała mi zrobić badania? Przecież ja czuję się dobrze, ale powiedziała, że dla spokoju chcę zrobić. O, czekaj, idzie, ale mam minę. Drogie panie, całe szczęście, że zrobiłam obu badania, bo mam bardzo dobre wieści dla obu. Przeczucie mnie nie myliło. Obie panie jesteście w ciąży. Gratulacje, jest tylko tydzień różnicy. Pani jest w 7. tygodniu, a pani w 6. Gratulacje. Niestety nie wiem jeszcze, u której z pań jest chłopiec, a u której dziewczynka, ale jeszcze kilka tygodni i wszystkiego się dowiemy na kolejnych badaniach. Co? My w ciąży? To chyba jakaś pomyłka. Chociaż... O! Nie mogę się doczekać, będę miała małą dzidzię. Tylko co powie Ken? Och, pewnie będzie chciał chłopca. A mój James? On zawsze chciał być ojcem. Och, nawet nie wiem, jak mu to powiedzieć. Będzie skakał do sufitu z radości. Nie mogę w to uwierzyć. Będę w ciąży. Jak myślicie, będziemy miały chłopców, dziewczynki, a może chłopca i dziewczynkę? Napiszcie w komentarzu koniecznie, co myślicie. A może będę miała bliźniaków? Kto wie? Jeżeli nie możecie się doczekać kolejnych naszych odcinków, a przede wszystkim przygód, to klikajcie subskrypcję. I oczywiście nie zapomnijcie o dzwoneczku. A komu się podobał dzisiejszy odcinek, klika lajka. Słuchajcie, żegnamy się z Wami. Do zobaczenia już za kilka chwil w kolejnym odcinku. Pa!